się Karolina, jestem groomerem, dlatego zapraszam Was z Waszymi psiakami do mojego salonu groomerskiego, który znajduje się na warszawskim Muranowie. Blisko Arkadii, tylko 8 minut na piechotę, także spokojnie swojego pieska możecie zostawić u mnie i wybrać się na zakupy lub na kawę. Od zawsze lubiłam zwierzęta. W domu gdzieś tam się przewijały psy, koty, króliki, różnego rodzaju. Zbierałam kiedyś nawet owady. Potem życie się potoczyło tak, że wsiąknęłam w wir korporacyjno-agencyjny, ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze miałam zwierzęta, dlatego postanowiłam postawić na jedną kartę i zrobiłam bardzo duży research pod względem najlepszych szkoleń i znalazłam jedno z najlepszych w Warszawie. Szkolenie zrobiłam w Lawisie, które należy do Polskiego Stowarzyszenia Groomerów. Tam zdobyłam warsztat bardzo, bardzo solidny i postanowiłam otworzyć swój własny salon groomerski. Najpopularniejszymi rasami w tym momencie są Yorkie, Shih Tzu i Maltańczyki. To są rasy, które najczęściej odwiedzają mój salon. Praca groomera w porównaniu do pracy w korporacji czy też agencji takiej typowej siedzącej przy komputerze jest bardzo ciężka i bardzo wyczerpująca fizycznie. Uważam, że nie jest to praca dla każdego. Trzeba być naprawdę mocno przekonanym i wierzyć w to, że chce się to robić, bo jest to naprawdę wyczerpująca i fizyczna praca, ale z drugiej strony dająca wiele radości, bo możemy obcować ze zwierzętami. Jeżeli ktoś kocha zwierzęta, na pewno nie zrazi się, że jest to tak bardzo ciężka praca.